Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich, Dead Cells odcinek kolejny, witam osoby na Zagrajmy z Gimperem, witam także serdecznie wszystkich, którzy są razem z nami tutaj na Twitchu, żeby wciągnąć hałas. Cichutko mówimy sobie, bo jestem dzisiaj taki pod bucikiem, więc powiem coś po pantofelsku. To nasza wspólna decyzja, że Ewelina teraz nagrywa, więc ja muszę mówić cicho. Cztery boss sorsy. O, dzień dobry, witamy. Witamy w kolonii. Wąż Przemek, witamy w kolonii. Nie chcę w ogóle tych broni, to nie wchodzi w grę. Polski, więc resetujemy sobie giereczkę. Zamglony Fjord Secret teraz. No zobaczymy, bo jeżeli będzie szansa, żebym na czwartym bossorsie doszedł do zamku i gdzieś tam się bił, to wtedy nie. Chociaż na to szanse są dosyć nieduże, no ale zobaczymy. Dobra, mieczek berzerkowy, super. Mieczek berzerkowy jest zawsze fajny. Zaczynamy poziomik pierwszy sobie. O Jezus Maria. Dobra, odnowiłem sobie większość zdrowia na szczęście, fajnie się bijąc. To był ten mieczyk, co krytyczne, jeśli mam mniej niż 50% zdrowia, dokładnie, spoko. Skaczemy po skrzyneczkę. Dobra, gicamy tutaj. No bo to za długo strzela, żeby był sens w ogóle tego używać jakkolwiek. No tak myślałem, że to już są kanały. Spróbujmy znaleźć jeszcze jakieś coś. Takie coś z takim czymś bez takiego czegoś. Dobrze. Przetrwanie plus 1, taktyka plus 1, obrażenia minus 20%. To jest zawsze spoko rzecz. Wniki to jest też zawsze spoko rzecz. Oj, dobra, jednak nie jest, bo dostaję z nimi dwa razy więcej obrażeń, więc trzeba będzie się ich jak najszybciej pozbyć na poczet czegoś innego. Kurde, ile tu tych przeciwników się nagle roi. Tak, wymieńmy wniki tu. Dobra, mamy to, czego potrzebowałem. Czy tu będzie teleport? Jest teleport, dobra. Wejdę jeszcze do sklepu szybciutko. Oj, tu jest przejście na promenadę, jak dziwnie w ogóle skonstruowane. Jest ciekawe bardzo. Czemu dodają do ankiety do Ellen Beksajo, kiedy on na forum publicznym sam ciebie wyzywał i wyśmiewał cały ten program? Bo ja jego na Overwatchu też wyzywałem i wyśmiewałem i mówiłem, że nie jest na poziomie, do lekko nie będzie. I że srać go. Bo ten... kurwa, czas mi leci, ja pierdolę. O, brawo, król. Więc tak, idź po mutacji, która jest na promenadzie, lewa ściana mapy. A to już dawno wziąłem. Aha, bo teraz mam runę pająka, to ja mogę coś jeszcze wziąć. No dobra, to ogarnę. Wchodzimy. I z Ksajo rozmawiałem i się zgodził, żeby wpaść. I zrobimy sobie fajne rzeczy razem, tak myślę. Subtrain wszedł na 200, dostał zaproszenie. Jakby głosowanie zrobiłem, żeby ludzie dostali jakiś szeroki komunikat, że być może zostanie, że być może wpadnie do programu. I mogą sobie, kurwa mać, no co za stun w ogóle, zagłosować na to. Ale gówno. No nie, ja pierdolę w kurwę. Tutaj są te... Serio, 5 sekund temu. Co za syf. A to są mega srodzy przeciwnicy teraz na tej promenadzie. Spadaj, typie. O, faktycznie jest jeszcze schemat. Patrzcie na to. Lewar. Ciekawe. Lewak. Śmieszne. Ale ładnie bije obrażenia, lewar. Lewar dobrze damage wbija. O kurde, tutaj nie powinienem wchodzić.
Dobra. A gdzie prawar? Korwin ukradł. Na poczet swojego kongresu, znaczy, kurde, nie wiem, jak już się tak kolejna któraś partia nazywa. Na poczet kolejnej swojej jakiejś tam partii, która jakoś tam się nazywa. Idziemy tu. Kurde, tutaj ten manekin ich boostuje, to nie ma dużo sensu. O fuck, serio, zaklinowało mnie tak lipnie. Dobra, ale sobie odnowiłem healtha już, bijąc ich na mordę, głupie. Dobra. Wchodzimy tu. O, coś na 4 boss source'y. Sprawdzamy. Skrzynka, patrzcie na to. Co my tu mamy? Lodowa kusza, świetnie. No nie posiadam się z radości. Doskonała broń, doskonały wybór. Pozdrawiam Kongres Nowej Prawicy. Dobra. O kurde. Bombardier. O ty gnoju. No zacznijmy od tego, że musimy manekina załatwić. Tylko go znajdę. O, dobra, jednak nie muszę załatwiać manekina. Dobra, nice. Taktyka plus 2. No to weźmy. Ja mam takie głupie te staty. Sprzedajmy to. Chociaż to było bez sensu, trzeba było zostać na tym, co byłem. No ale nic już teraz. Teraz to już se mogę mówić, że coś było lepszym lub gorszym pomysłem. Troszkę za późno. Dobrze? Wyskakujemy sobie tędy. Dobrze. Idziemy do góry. Bardzo dużo tych... tych wypada. Którymi się upgrade'uje, esencji. Tutaj mamy razy 3 już na tym poziomie. Ciekawe jestem, czy piąte... Jest tu, jak ktoś grał więcej. Jest tu coś takiego jak piąty boss source. 10 w skali boss source'a. A boss man tylko zapiął pas. O w kurwę jebaną w piździe. Bebek, dzięki za informację o miejscu urodzenia. Poszła aktualizacja na Wikipedię. PS. Dzieciaki, nie łudźcie się, że znowu będzie pisać ha-ha-ha-ha, a ja jego artykuł jest zabezpieczony PS drugie. Partia Wolność 5 zł. O, dziękuję mordeczko, moderujesz Wikipedię ze mną? Napisz do mnie na maila, to ja ci podrzucę. Moglibyśmy to razem sobie pouzupełniać różne rzeczy. Bo ja, jak ja tam próbowałem, rozumiem, że jesteś oficjalnie jako tam autor artykułu, coś takiego, tak? Bo jak ja tam próbowałem zgłaszać poprawki, to mnie odrzucało, że ja się podszywam. Ja mówię, to dzięki mordo, że sobie nie mogę wpisów o samym sobie edytować. Dziękuję za... O w kur... Serio? Cokolwiek, kogokolwiek. Żeby się poleczyć na czymś. Co? Jak to? Na ile on mnie machnął? Z jakiej odległości w ogóle? Co to jest za Lipton w ogóle? Wam się coś pomyliło. Czy przyjął Xayo zaproszenie do LNB? No mi napisał, że możemy coś pokminić. Więc sobie piszemy scenariusze i zobaczymy. O Jezus, kurwa, jego macia pierdolę. No nie powinienem tak przeklinać, ale ja pierdolę w kurwę jebaną. Szmato. Przepraszam. No nie, wszystko po gównianą tarczę. Czy wiadomo już, kto będzie pierwszym gościem LNB? A wiadomo, wiadomo. Wiadomo, wiadomo, tylko nie zdradzam. Tobie ja nie mogę na priv zdradzić, na fejsie jak chcesz.
Masz na tyle dużo zasług dla tego programu, że ty możesz dostać info. O Jezus, serio? Dobra, ale jestem na krytach przynajmniej. Widzisz, Ania, jakbyś była na wszystkich streamach przez cały czas trwania, za każdym razem jak są, to byś wiedziała, bo już ogłaszałem, kto będzie pierwszym gościem tutaj gdzieś na streamie. No, ale widocznie za mało tutaj cię jest. Ja sobie zapamiętam. Słuchaj, takie coś. Dobra, wychodzimy z drzwiczek. Cudownie. O kurwa, kurwa. Dobrze. Brutalność 1, taktyka 1. Dobra, weźmiemy. Dobrze, na krytykalach całe życie. Bierzemy to. Czy wymyślam wszystkie konkurencje do LNB sam? Burzuję się, wymyślam je wspólnie. Przeprowadzam burzę mózgów z ludźmi, których zatrudniam. Jakby często przekminiam dużo różnych rzeczy, które dzieją się później w programie. Czasami niektóre rzeczy, które oni powymyślają, udoskonalam, a czasem siadamy i wymyślamy wspólnie. Więc jakby tutaj jest różnie, nie? Kurde, gnoje. Ten zasarany manekin wszystko niszczy, nie? Nie mam już butli, no ale dobra, no to zróbmy po prostu cokolwiek. Trudno jest na tym poziomie trudności. Tak se powiem. A, kurwa, na murach już czasówkę też straciłem. Ale Lipton, w ogóle zabijcie mnie. Wewek, dziękuję ci za maila. Dobra, tu mogę zdechnąć teraz. O, lewar to jest mutacja. Atak wręcz pobliskiego przeciwnika, w którym tkwi pocisk, powoduje wypadnięcie pocisku i zadanie obrażenia. Ciekawe, ciekawe. To sobie weźmiemy. Odzyskiwanie złota sobie wezmę, bo teraz mi się przyda. Dwie dostępne mutacje. Health o 30% mi zwiększ. I daj mi, że klątwa o 10% za każdego przeciwnika leczy. To się przyda, bo nie mam już innych mechanizmów leczących. Tu chociaż te skrzynki cokolwiek będą robić. Dobra. Dobrze. Ciekaw jestem, co tutaj się będzie działo na tym boss source'ie. O kurde, ten typunio tu chodzi, naprawdę? Ja pierdzielę. O kurde. O fuck you. Ojej. Dobra. Brutalność 2, taktyka 1. Bierzemy to, no pewnie. Dobrze. Mandziunio poratował. Jedzonkiem, bardzo mnie to cieszy. Idziemy dalej. No to super drzwi. Czasówkowe. Doskonale mi idzie przechodzenie do nich. Dawa jakikolwiek damage, bo to jest żenujące, co tu się wyprawia pod tym względem.
Dobra. Dobrze. Elegancko, idziemy dalej. Wchodzimy tu. To jest krypta, jakbym potrzebował. Ale nie potrzebuję. O kurde. O wygnoje. Wynocha w ogóle. Ty śmieciu obsrany. Wypad. Typie. Co za goście w ogóle. Wchodzimy tu. Idziemy na górę. O Jezus, serio? Goście. Ogarnąć tyłki. Wyjście z poziomu, jakbym potrzebował. Oj, 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 nie zdążyłem. To jest jeszcze czarny most. Ale my sobie tu wrócimy i zobaczymy, co tu jeszcze jest. Mi się wydaje, że fajne rzeczy widziałem. Widziałem na pewno elitarnego typa. I to jest spoko. Ojej! Byłem przekonany, że się nie obrócił, no ale nic. Dobra, on teraz za mną followuje. O kurwa mać, gościu. Dobrze. Taktyka 2, brutalność 1. Po jedzenie muszę cofnąć. Tu gdzieś było jedzenie. Tutaj. Wypad, pajacu. Masz jeszcze trochę żarcia? Typie, nagotuj mi coś, jak mnie tu nie będzie. Przydałoby się. Aha, tutaj nie wejdę. Dobrze, spoko. W razie czego to mam wyjście z poziomu, no ale ja potrzebuję schematów, ile się da. I może jeszcze jakieś mechanizmy leczące. O Jezus, o Jezus, o kurwa, ja pierdolę w kurwę jebaną. Dlaczego to się... Dlaczego to się dzieje? Dlaczego? Tu nic nie ma więcej? Żartujecie sobie. Musi tu coś być. Przeklęta skrzynia jest git, bo to jest jakakolwiek szansa na wyleczenie się. O, super. Nie mamy łuk. Otrzymuję obrażenia większe o 20, ale wszystkie otrzymane obrażenia minus 40, więc sumarycznie wychodzi lepiej. Plus mamy teraz skrzynię, możemy się podleczyć troszeczkę, to jest spoko. Bardzo dobrze. Patrzcie na to. To jest mega dobre.
Wow. Ziom faktycznie ma kategorię. Dobra. O chuj. Ej, spoko nawet. Ogarnięte. Pułapki, granaty, różne umiejętności. Aha, nie mam broni po prostu. Ja bym sobie to wziął. Zamiast burz bomby, żeby mieć mechanizm leczący. I teraz tak, używam tego raz na turę. I po użyciu jeszcze mam zajebiste redukcje obrażeń. Minus 35, minus 40, minus 30, minus 20. 7 HP za każdy blow. Za każdego blowa, któremu zrobię dramę przez 10 sekund. Dobra, to było niepotrzebne. Ej, no ale no w gruncie rzeczy gdzieś tam przechodzimy, nie? Dalej. Zaraz mury przejdziemy. Więc jak na czwarty boss source, to ja myślę sobie, że hej... No serio? Proszę. Ja tak ładnie proszę. Nawet już nie mam siły się denerwować. Zobacz, gro. Już się nawet nie złoszczę na ciebie, giereczko. Giereczko. O, 2115 gang SB Mafia. Na życiu. Yeah. Jezus Maria, wykurwiaj! No to jest gówno nie leczenie, ja pierdolę, bo zawsze się znajdzie jakiś pajac, który cię uderzy. Ale dzisiaj jestem wulgarny okropnie, przepraszam was za to. Zupełnie nie tak powinno wyglądać. Jak to jest, że ten typ nigdy nie był w stanie mi bić obrażeń, przy czym nagle jak chciałem się wyleczyć, zaczął siekać jak zły. Więc nie jestem w stanie tego pojąć. Tych ludzi się powinno zabijać. Jego problemem jest to, że jest po prostu Grekiem, no. Ja nie wiem, czemu on taki jest. Czemu to zrobiłeś, kolezio? Kolesio. Koledzio. Koledzio. A, żeś szarżował. Pajacu, bujaj się. Sprawdźmy chociaż, czy jest ten niewidzialny mostek. Gówno takie nie ma. Dobra, no nic, wracamy. Czarny most. Idziemy, idziemy. Jeden raz ten most był poza nagraniem, no. Tyle mi się udało kiedyś. Idziemy sobie w to na maksa. I tak nie wierzę, że tu jakoś dużo ugram. Cokolwiek z leczeniem. To. No bierzmy. Lepszy rydz śmigły niż nic. Nie mam schematu z mostu, specjalnie nie brałem. Specjalnie nie brałem, żeby wziąć na odcinku. Dobra, spoko. Coś tam wyleczone. Dobra, dobra, krytami go lejemy, to jest w porządku. No szlak by to.
A to jest skok, nie? Szalony. Kurde, znowu tę aurę włączył i nie załatwię. Dobra. O Jezus Maria. O fuck. No skacz, ale skok. Serio? Dobra, stychaj. Poszedł do domu. No, na czwartym boss source nawet załatwiłem jednego bossa, to jest coś. To jest coś. Minuta 15 sekund temu, no brawo. No nic, liczymy, słuchajcie, na... Na co liczymy? Ej, jak minuta i 15 sekund, to powinienem być w stanie jeszcze zdążyć. Jeżeli w ciągu 15 sekund dotrę tutaj do drzwi odpowiednich, to powinienem być w stanie jeszcze tutaj otworzyć. No nie, czy nie? No o nie! O nie, o nie! Czy jeszcze chwilę dłużej mam? Fucker. It's shit and die. Dobrze. 2-1-1-5 jest by mafia. Ale gówniaki. Wow, ale schemat jakiś. Wykręcający bicz, spoko. Żyjemy. Ojej. Dobrze, coś tam się leczymy. To było ważne, że udało nam się to zrobić. Dobrze, że jesteśmy na krytach. To jakkolwiek nas ratuje. Dobrze byłoby teraz znaleźć przeklętą skrzynię, żeby się wyleczyć. Wkurnie, schemat bicza, ja pierdolę. No nic, dzięki.